Wojska Obrony Terytorialnej to najmłodszy rodzaj polskich sił zbrojnych. Wojska Obrony Terytorialnej rozwijają się bardzo dynamicznie. Mogę powiedzieć, że już 23 tysiące żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej służy w Wojsku Polskim. Bardzo się z tego cieszę. Wojska Obrony Terytorialnej to żołnierze, którzy poświęcają swój wolny czas, bo przecież są ochotnikami do tego, żeby służyć Polsce, żeby walczyć o obronę naszego kraju w sytuacji kryzysowej, oby do takiej nie doszło, ale żeby być gotowym także do pomocy w sytuacji klęsk żywiołowych. I rzeczywiście WOT sprawdził się, pomagając ludziom dotkniętym, czy to podtopieniami, czy to skutkami huraganu, który przeszedł przez południowo-wschodnią Polskę. A więc żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce zdali celująco egzamin, jeżeli chodzi o świadczenie pomocy obywatelom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w kolejnej, drugiej już edycji tego forum, że forum poszerza się o przedstawicieli formacji obrony terytorialnej z Gruzji i ze Szwajcarii. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się również z tego, że nasi sojusznicy i przyjaciele z Węgier przejmą w przyszłym roku organizację kolejnego spotkania. Te spotkania są niezwykle istotne, żeby poszerzać wiedzę na temat przeciwdziałania zagrożeniom, z jakimi spotykamy się na co dzień w XXI wieku. Jestem dumny z tego, że w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej funkcjonuje komponent cyber. Też bardzo się cieszę z tego, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przez ostatnie tygodnie uczestniczyli w ćwiczeniach w Stanach Zjednoczonych. Słyszałem już relacje mówiące o tym, że bardzo wiele doświadczeń pozyskali podczas tych ćwiczeń. To jest bardzo dobra droga do tego, żeby podnosić umiejętności, żeby doskonalić siebie i swoje umiejętności właśnie w ten sposób. Zresztą wspominam o ćwiczeniach w Stanach Zjednoczonych, jak o tych ostatnich ćwiczeniach, ale żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ćwiczą przecież z formacjami naszych sąsiadów, czy to Niemiec, czy to Litwy. Na co dzień żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ćwiczą z europejskimi formacjami, żeby właśnie wspólnie stworzyć system bezpieczeństwa. On istnieje, żeby umocnić ten system bezpieczeństwa, żeby wymieniać doświadczenia, żeby podnosić umiejętności. Cieszę się, że dziś spotykamy się też tu, w Zegrzu, a więc w miejscu, w którym od niedawna funkcjonuje dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest też wykorzystanie potencjału, jaki ten ośrodek posiadał i posiada, więc to też jest wykorzystanie możliwości, jakie są w Wojsku Polskim, pełne wykorzystanie tych możliwości. Bardzo jeszcze raz dziękuję, gratuluję i cieszę się, że współpraca Wojsk Obrony Terytorialnej i państw układa się tak dobrze. Dziękuję.